Co jest lepsze do używania na rowerze? Nawigacja czy smartfon? Dzisiaj dalszy ciąg analizowania pytań z naszej ankiety i dzisiaj właśnie zastanowimy się nad tym, co jest lepsze. Nawigacja rowerowa czy aplikacja w smartfonie? Zadaliśmy Wam pytanie, czego używacie i to było pytanie, w którym można było oddać wiele odpowiedzi, czyli można było oznaczyć, że i używacie smartfona i nawigacji. Dlatego wyniki podsumowania mogą być większe niż 100%. Na to pytanie aż 48% z Was odpowiedziało, że używa telefonu. Na drugim miejscu tego zestawienia znalazł się Garmin z wynikiem 29%. Trzecie miejsce i 7,5% to firma Polar, a na czwartym miejscu znalazło się Mio z wynikiem 2,5%. Jeśli używacie innego sprzętu niż te, które tutaj wymieniliśmy do zapisywania Waszych treningów, to dajcie znać w komentarzach. Jeśli to wideo Wam się podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. A jeśli jesteście ciekawi kolejnych rozwiązań pytań z naszej ankiety, to subskrybujcie nas, wtedy będziecie na bieżąco dostawali powiadomienia o naszych nowych filmach. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę i cześć!